Mamy rocznicę, okrągłą rocznicę tragicznego wydarzenia, jakim była katastrofa nad Smoleńskiem. Z tej okazji PiS próbuje utrzymać mit o zamachu zrobionym przez Ruskich. No oczywiście, gdyby tak było, to trzeba by wojnę Rosji powiedzieć albo coś takiego. Jest to czysto absurdalna zresztą teoria. W tej całej aferze, w tej całej tragedii było kilka przyczyn bardzo rozmaitych, na przykład to, że samolot pilotowali piloci wojskowi, których celem jest ryzykowanie, a nie piloci cywilni, których celem jest bezpieczeństwo na przykład. Jedynym trzeźwym po stronie rosyjskiej był człowiek, który zaś był lekko pijany, mianowicie tam na to lotnisko było już wyłączone z ruchu, obsługiwali je kontrolerzy, że tak powiem, czwartego sortu, natomiast ściągnęli jednego z innego lotniska, jakiego majora, który miał jedną trzeźwą uwagę, która brzmiała, co oni to trzy kropki robią, niech trzy kropki na inne lotnisko, bo trzy kropki oni nam tutaj. To była jedyna rozsądna uwaga w tym całym nieszczęściu. Niestety nikt się do niej nie zastosował, ani Rosjanie, ani Polacy. W związku z tym stało się, jak się stało. Ja nie jestem zwolennikiem upamiętania katastrof, tragedii, klęsk i tak dalej, ale jeżeli już mamy upamiętniać tę katastrofę, to nie ma co się spierać o to, czy nie ma być pomnika, czy ma być pomnik na krakowskim przedmieściu, tylko proponuję, żeby zrobić pomnik w jedynym moim zdaniem właściwym miejscu, mianowicie tuż koło lotniska Okęcie, z którego ten samolot wystartował do ostatniego rejsu, na osi Żwirki i Wigury, kiedy na drugim końcu tej osi jest pomnik lotników. Także w sumie razem znakomite miejsce i miejsce na pomnik jest, można imponujący pomnik postawić. Jeżeli to chcemy zrobić piękne wielkie rondo, co opłukowałby również ruch w tych okolicach. I powtarzam, mi się wydaje, że ta propozycja jest do przyjęcia przez wszystkich, no bo jednak wielu ludzi uważa, że katastrofa nie katastrofa, no ale jednak to było wielkie wydarzenie i jakoś może warto było o nim pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.